Niedaleko za pagórkiem, a tuż przed lasem, mieszkała sobie w ładnym, dużym domku Paulinka z rodzinką. Kiedy rodzice byli zajęci sprawami dorosłych, które nie interesują dzieci, Paulinka często szła wzdłuż lasu, skręcając w pewnym momencie, aby dostać się do ulubionego miejsca. Bardzo ważne było umiejscowienie skrętu, które łatwo dawało się pomylić z innymi miejscami. Wyznacznikiem było duże dębowe drzewo. Podobnych drzew było wiele, dlatego też dziewczynka podążała trasą wyznaczoną przez mrowisko, przylegające z lewej strony do pnia dębu. Koniecznie z lewej strony. Inne mrowiska sąsiadowały z prawej, dlatego ważne było zapamiętanie tego charakterystycznego ustawienia mrowisko-dąb. Tutaj pojawiał się pewien problem. Paulinka nie mogła zapamiętać, która strona jest prawa, a która lewa. Zawsze wtedy wyciągała przed siebie rączki i zginała wszystkie palce oprócz wskazujących i kciuków. Następnie sprawdzała, która para paluszków układała się w literkę L. Ta ręka była ręką lewą. Druga z kolei była prawą, chociaż Paulinka wolała nazywać ją po prostu drugą lewą. Po ustaleniu, czy mrowisko znajduje się w odpowiednim miejscu i zaraz po pozdrowieniu wszystkich mrówek, dziewczynka szła dalej ustaloną trasą. Jeśli szła prosto, to bardzo szybko docierała do niewielkiego stawu. Cały staw mienił się bardzo ładnym odcieniem zieleni. Wokół niego rosły białe czermienie, różowe i białe grzybienie, lilie wodne oraz jej ulubione, mocne, a zarazem delikatne, fioletowe hiacynty. Tamtego poranka wszystko wyglądało równie zjawiskowo. Różnokolorowe ważki unosiły się nad taflą wody, odbijając swoje przepiękne barwy, poczynając od tych czarnych, przez niebieskie, aż do tych prześlicznych pomarańczowych. Nartniki spokojnie wędrowały po stawie, a urocze małe żabki skakały z liliowych liści do wody. Paulinka podeszła do brzegu, rozejrzała się i znalazła wzrokiem tą małą łódeczkę, której zawsze używała, by popływać po zielonkawej tafli. Podeszła, wsiadła do łódki, chwyciła za wiosło i odbiła od brzegu. Transport powoli przesuwał się w stronę środka jeziora, gdzie znajdowała się wyspa. Właściwie wysepka, bo już pierwszego dnia po znalezieniu tego miejsca dziewczynka zmierzyła obwód prawie okrągłego fragmentu lądu. Co prawda Paulinka umiała liczyć tylko albo aż do 10, jednak nie przeszkodziło jej to w zmierzeniu obwodu, który wyniósł 10 kroków, a potem jeszcze 7. Tego dnia Paulinka miała szczególne zadanie do wykonania. Miała posadzić nasionko pewnego kwiatu, które dostała od mamy. Zaplanowała, że zrobi to na jej ukochanej wysepce. Miała nadzieję, że z nasionka wyrośnie przecudowny i prześliczny kwiatek o pomarańczowych płatkach. Podobno, razem z ładnym wyglądem, kwiat będzie posiadał również kolce, ale dziewczynka upierała się, że jej kwiatek kolców mieć nie będzie. Tata mówił, że trzeba troszczyć się o nasionko i je podlewać, żeby roślinka wyrosła silna i piękna, jak młoda krasawica, która przed nim stoi. Pani kapitan przybiła do brzegu i od razu zaczęła pracę. Jako że zapomniała wziąć ze sobą łopatki, musiała przygotować miejsce rękami. Paulinka tak zawzięcie grzebała w ziemi, że nie zauważyła zajączka, który do niej przykicał. Cześć dziewczynko, co robisz? Dziewczynka zaskoczona, że ktoś oprócz niej na wysepce się znajduje, aż podskoczyła, prawie gubiąc drogocenne nasionko. Przestraszyłeś mnie! Zganiła zajączka. Przepraszam, grzecznie przeprosił szarak. A możesz mi powiedzieć, co robisz? Mogę. Właśnie sadzę pomarańczowy kwiatek. A skąd wiesz, że będzie pomarańczowy? Dopytywał się zajączek. Ponieważ mocno w to wierzę, odparła. Chyba w takim razie rzeczywiście tak będzie, pomyślał futrzak. A mogę zaglądać do tego kwiatka, jak rośnie? Chcę zobaczyć, czy będzie ładny. Oczywiście, że możesz go oglądać, zajączku. A kwiatek nie będzie ładny, tylko piękny. Dziękuję. Ja idę dalej sobie kicać. Zajączek zeskoczył z wysepki i zniknął za drzewami. Paulinka dalej majstrowała, żeby nasionkowi było jak najwygodniej. Jednak nie minęło dużo czasu i cała wysepka zatrzęsła się zauważalnie.
Drgania ponowiły się po kilku sekundach. Po posadzeniu nasionka dziewczynka postanowiła wejść z powrotem na łódkę i odpłynąć. Właśnie wsiadła na swoją łódeczkę, gdy z pewnego miejsca tuż obok jej wysepki coś się pokazało. Paulinka podpłynęła ostrożnie. Ustawiła swój transport przodem do tego czegoś wystającego z wody. Przestraszyła się i zamarła w bezruchu. Wysepka z zaspanym wyrazem twarzy uśmiechała się do niej. Witaj, mała ślicznotko. Jak się nazywasz? Zapytała wysepka. Jestem Paulinka. Miło mi poznać. Zarumieniła się i w geście przywitania niepewnie wyciągnęła rękę. Ja jestem żółw Benio. Niestety nie mam jak uścisnąć ci dłoni, uśmiechnął się Benio. Co robiłaś na moim grzbiecie? Sadziłam piękny pomarańczowy kwiatek, z dumą odparła dziewczynka, szybko chowając wyciągniętą rękę za siebie. Jestem pewien, że będzie to wyjątkowy i przepiękny kwiat. Może nawet tak piękny jak ty. Na pewno będzie piękniejszy, powiedziała z przekonaniem, ściągając brwi. Benio po raz kolejny się uśmiechnął. Dobrze, ja już jestem stary i zmęczony, więc pozwolisz, że dalej pójdę spać. Wcale nie jesteś stary, zaprotestowała Paulinka. Lubię cię. Możesz mi pilnować kwiatka, kiedy mnie tutaj nie będzie? Co, żółwiu Beniu? Oczywiście, to będzie dla mnie zaszczyt. Do zobaczenia następnym razem, Paulinko. I z tymi słowami wyspa schowała głowę pod wodę. Paulinka pomachała na pożegnanie i odpłynęła w stronę stałego lądu. Zsiadła z łódeczki, którą przymocowała, by ta nie odpłynęła i żeby można było następnym razem również z niej skorzystać. Obejrzała się za siebie. Ciężko było jej uwierzyć, że ta wysepka, na którą teraz patrzy, jest żółwiem. Ciekawe, czy zajączek o tym wiedział. Do domu zawsze łatwiej było trafić niż na Benia. Wystarczyło przecież skręcić w drugie lewo przy mrowisku. Paulinka pożegnała się z mrówkami i poszła do domu, zastanawiając się, czy opowiedzieć dzisiejszą sytuację rodzicom.